Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Przystanek Historia Online w Szczecinie. Tematem dzisiejszego spotkania będą wzloty i upadki polskich lotników. Nie tak dawno, bo 15 sierpnia obchodziliśmy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej. To właśnie w niej kształtowało się polskie lotnictwo. 31 października minie 80 lat od zakończenia bitwy o Anglię. Bitwy, której ramię w ramię Polacy z Brytyjczykami odwrócili losy II wojny światowej. Te dwa wydarzenia są dobrym pretekstem do podsumowania sukcesów i porażek polskich lotników. Zaproszenie do udziału w dzisiejszej dyskusji przyjęli pan Grzegorz Śliżewski. Dzień dobry, dzień dobry państwu. I pan Grzegorz Sojda. Dzień dobry. Autorzy takich publikacji jak Ci cholerni Polacy, Polskie siły powietrzne w bitwie o Anglię, cyrk Skalskiego przyczynek do monografii historii, historia dywizjonu 303 z trochę innej perspektywy oraz biografii asów myśliskich Stanisława Skalskiego i Karola Pniaka, a także Kazimierza Spornego. Witam panów bardzo serdecznie. Witamy. Panowie, zdaję sobie sprawę, że początki polskiego lotnictwa mogłyby zająć nam całą dyskusję, a tego oczywiście byśmy nie chcieli. W związku z tym o początki chciałabym zapytać troszeczkę inaczej. Jaki jest związek wojny polsko-bolszewickiej z King Kongiem? No, te, dwa, te, te dwa fakty, te, te dwa zdarzenia te, te, łączy jedna osoba. Jedna osoba, która z jednej strony była pomysłodawcą i twórcą pojawienia się nad, nad polskim niebem ochotników amerykańskich, a w późniejszym okresie, kiedy już wojna się skończyła, został scenarzystą, reżyserem, no i twórcą takiego właśnie filmu jak, jak King Kong. Oczywiście mówimy o Kuperze, który latał w siódmej eskadrze. Tak, tak. Akurat mówimy o, o panu Kuperze. To sytuacja jest z... Generalnie się mówi o tym, że, że to Amerykanie, Siódma Eskadra, Amerykanie, że to dzięki nim to lotnictwo w wojnie, na, w wojnie roku 20, że tak zabłysnęło, że takie sukcesy osiągało 8, było bardzo głośno o Amerykanach, co nie powinno być dziwne, nie dlatego, że wykazywali się bohaterstwem i też dużo latali, ale przede wszystkim było też to wydźwięk propagandowy bo dobrze było się pochwalić, że mamy też sojuszników, tak? Miejmy świadomość, że byliśmy prawie sami. No i w tej, w tej całej historii właśnie te ściągnięcia tych, tych lotników tutaj do, do, do Lwowa, dowódcą 7 Eskadry przed właśnie, przed Cooperem był, był Ludomir Rajski, który w efekcie, kiedy Amerykanie się pojawili, przekazał tą tą eskadrę amerykańską i razem z kilkoma Polakami oni walczyli, latali właśnie przeciwko m.in. Armii Budionnego. Historii tam jest, jest sporo, bo, bo są i oczywiście śmierci, są i, i niewole. Właśnie też Cooper dostał się do niewoli, udawał tam jednego z Amerykanów, i dzięki temu ocalił życie. No i się, kiedy się odnalazł, a wojna się skończyła, został odznaczony osobiście przy, przez, przez Piłsudskiego. Amerykanie zresztą pozostali tak samo, ale to jak się wojna skończyła, skończyła się ich tutaj praca i, i, zosta, i, i, i oni wyjechali, wyjechali z Polski. No i potem Cooper zajął się właśnie troszeczkę takim. Z, z sprawami związanymi z, z, z dokumentalnymi rzeczami: wycieczki, Afryka i tak dalej. No i gdzieś w trakcie spotkał jednego z, z, z takich ludzi, też zainteresowanych filmowaniem i przygodami, i wymyślili, te, wymyślili coś takiego, że dobrze byłoby nagrać taką, zrobić taki film, który będzie ukazywał jakąś taką dziką postać. No i wymyślono King konga Odniósł ten King Kong, King Kong odniósł, no, oszałamiający sukces. Nie wiadomo dlaczego, jak się potem okazało, bo ponieważ nasza krytyka polska uznała to za beznadziejny film. Natomiast jeśli chodzi o triki filmowe, to, no, to, to był wyznacznik na, na bardzo wiele lat. No i tych King Kongów mamy kilka, kilkanaście. Także to nie, nieśmiertelnie jakby związało się właśnie z Cooperem. Ja tylko może dopowiem, że jeżeli oglądamy sceny z King Konga, no to jeden z samolotów kupę właśnie pilotuje, także to nawet są zdjęcia, które to dokumentują. Natomiast tak trochę z innej strony, że to nie jest jedyny przypadek, kiedy ludzie związani z polskim lotnictwem mają coś wspólnego z, z filmografią. Bo, na przykład, taki film jak Obsług Pasażer Nostromo, to tam też maczał, że tak powiem w cudzysłowie, palce Maciej Piotrowski, który w czasie wojny był dowódcą 309 Dywizjonu myśliwskiego rozpoznawczego no oczywiście, jak już mówisz, to wspomnij o Zagłobie. No tak, oczywiście, Zagłoba to, 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 to Mieczysław Pawlikowski, słynna rola Zagłoby w Panu Wojtkowskim, on też był lotnikiem, on był lotnikiem, bombardierem w, w dywizjonie bombowym. Bardzo się cieszę, że Cooper tutaj się pojawił i pojawiła się nazwa siódmej Eskadry. Natomiast takich eskadr, które zachowały ciągłość tradycji, pomimo zmian numerów, było podczas wojny o granice 19. Wykonały one 5000 różnego rodzaju lotów, w tym loty szturmowe, loty na wymiatanie, ale w lotach bojowych dominuje inna eskadra, numer 6. Czy ona wyróżniła się czymś jeszcze? No, chyba najważniejsze, że jest najstarsza. To jest eskadra, y, y, która nie, nie tylko właśnie. Ona, jakby pierwsza, powstała. Nazywała się wcześniej inaczej. Tam dru, druga eskadra, druga ale generalnie rzecz biorąc, była pierwsza. No i y, może nie ciekawostka, ale coś, co, co utkwiło i ją powinno unieśmiertelnić, że niestety się nie udało. Z, z, zaginęła gdzieś w fazie rozwoju polskiego lotnictwa, na no to że że lotnik z tej eskadry Stanisław Pietruski zestrzelił pierwszy samolot pod biało-czerwoną szachownicą, powiedzmy tak, czyli taki uznany obecnie przez historyku jako pierwszy zestrzelony samolot nieprzyjacielski właśnie i to z szóstej eskadry. No tak, no eskadra zginęła, zniknęła, tak jak prawie wszystkie eskadry. Właściwie wszystkie eskadry zniknęły nam z horyzontu takiego, że można było je rozpoznawać. No i została się tylko siódma eskadra, a to dzięki właśnie tej tradycji kościuszkowskiej i przede wszystkim chyba odznaczeń. Wspomniałeś tutaj o szachownicy, warto też dodać, że to właśnie z tej szóstej eskady się szachownica wywodzi, bo to był na początku znak indywidualny jednego z pilotów Stefana Steca i potem został to przyjęte jako szachownica, jako znak polskich statków powietrznych. Tutaj już przywołany został Ludomił Rajski, więc nie mogę oczywiście o niego nie dopytać. Kończy się Wojna o Granice i mamy rok 27, kiedy zostaje on dowódcą lotnictwa. Jest nim aż do 19 marca 1939 roku. Jedni mówią postać kontrowersyjna, inni mówią, że nie do końca. Jak panowie oceniają jego dowodzenie lotnictwem? No, trzeba powiedzieć, że prawie wszyscy mówią kontrowersyjna. Znaczy ja nie. że w, w naszej książce taką tezę postawiliśmy, że nie rozumiemy tego, skąd ta postać jest kontrowersyjna. Tak? No, najprawdopodobniej bierze się to stąd, że tak naprawdę wydawało nam się, że lotnictwo powinno być przygotowane do wojny jako nowoczesny rodzaj broni uzbrojony w najlepsze samoloty na świecie, pewnie ilościowo też dorównujący innym innym siłom powietrznym, a tak się nie stało, tak? Tak się nie stało. Oczywiście za, na, przy, 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 za każdym razem, kiedy jest 1 września, pokazuje się P11C, i porównuje się jego z jego szybkość, prędkość ma maksymalną z Messerschmittem. No, i to jest cała dyskusja, jaka to było strasznie i tragicznie. Ale musimy wziąć pod uwagę to, że cały ten, ten młody człowiek do, do, dostał szansę na to, żeby ogarnąć to, co się działo w lotnictwie wcześniej. Tak? Ogromne zakupy, właściwie całe kredyty zostały stracone na to, żeby zakupować stary sprzęt. Ten sprzęt się rozlatywał, tak? Były problemy ze szkoleniem, tak, były problemy z, z dyscypliną i trzeba było to ogarnąć. No to na no, takim spotkaniu, takie w 26 roku było takie spotkanie tam różnych dowódców, między innymi też był. był oczywiście był też to już po zamachu Majowym Piłsudski i była kwestia postawiona, co trzeba zrobić, żeby lotnictwo stanęło na nogi, tak? I tam ta kwestia też jest mocno poruszana, bo się mówi, że Terpil zniszczył lotnictwo po 26, roku, po 26 roku, bo to jest kwestia związana z tym, że łączność mają zapewniać, i tam, taki zwiat, i nic więcej. Bardzo ładnie jest to wytłumaczone, że to nie jest prawda, bo byłoby powiedziane, przytoczony jest tam taki fragment z generała Norwida Neugebauera, że. Wy musicie, czyli lotnicy, musicie powiedzieć, jak my mamy się rozwijać, tak? bo nie ma jeszcze do końca określonego tego, jak ma się rozwijać lotnictwo, jak mamy walczyć, więc wy musicie mi to powiedzieć, i dopiero wtedy będziemy decydować, jak to ma wyglądać. No i Poszli, tę, poszli tą drogą, Rajski poszedł tą drogą, szczególnie, że po 1925 roku, czyli po Locarno, okazało się, że, że ten układ zbiorowego bezpieczeństwa w Europie zawiódł. Trzeba było szukać jakiejś własnej siły, nie, nie, wśród, swoich, nie wśród naszych sprzymierzeńców, więc jednym z, tych, z takich pomysłów było na to, żeby zbudować własne lotnictwo. No i taki. Do, te, do tego dążył. No, i tak prawdę powiedziawszy, no, prawie na samym wstępie osiągnął ogromny sukces, bo mówimy o skonstruowaniu hmm, samot P7, przez, y, którego konstruktorem był Zygmunt y, Pułaski. I to jest coś, co może nie wstrząsnęło, ale co zbudowało siłę polskiego lotnictwa i było taką odstraszającym, bronią odstraszającą, że najnowocześniejsza broń, jaka wcześniej była, czyli lotnictwo w Polsce jest przodujące przynajmniej w Europie. Tak? Czyli nie musieliśmy się obawiać jakiegoś agresora, ponieważ zbudowanie kilk, tam prawie 300 myśliwców najwyższej klasy zapewniało nam to, to, to bezpieczeństwo. No, ale potem gdzieś się skończyło szczęście. Znaczy tutaj właściwie warto by było powiedzieć jeszcze tak, że, że te myśliwce TP-7 to były na tyle dobre, że Anglicy chcieli zakupić licencję, zastanawiali się czy nie kupić licencji na ten samolot, żeby go w jakiś sposób wykorzystać do swoich konstrukcji. A musimy pamiętać przede wszystkim o jednej rzeczy, że w momencie kiedy powstało, powstało państwo polskie, to w ogóle przemysłu lotniczego w, w II RP nie było. On był zbudowany od podstaw i to wyglądało w ten sposób, że na początku powstawały różne prywatne firmy, które zaczęły produkować te samoloty nie najlepszej jakości. W związku z tym ówczesny dowódca, jeszcze przed Hajskim, czyli generał Francuski Lewek, zakupił naprawdę tak, Grzesiek wspominał, dużo sprzętu. Ten sprzęt był no, zakupiony po to, że powstało bardzo wiele eskad, żeby pokazać, jak, jaka Pol jak, jak, jakąś potęgą lotniczą jest Polska. Z tym, że po prostu nie było lotników do tego, i to, 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 to był ten podstawowy błąd. Nie mówiąc o tym, że no Lewek zakupił na przykład Farmany, czyli bombowce wielkie, dla których w ogóle w Polsce hangarów nie było. One musiały stać na dworze i szybko się niszczyły. Jeżeli popatrzymy w tym momencie na to, co, co zrobił Rajski, to przede wszystkim skonsolidował to wszystko. Utworzył polskie zakłady lotnicze, państwowe zakłady lotnicze, które pozwoliły na to, że były zlecenia na, na taki sprzęt, jaki był najbardziej potrzebny dla, dla polskiego lotnictwa wojskowego. I, i to była ta droga, która pozwoliła na to, żeby, że konkretne zamówienia na konkretne samoloty przez konkretnych konstruktorów były tworzone i to, to, to co było wspomniane, po prostu dużo szczęścia, które pozwoliło na to, że no, mieliśmy ten, ten P11, P7, P11, rozwojowa wersja P11. To były samoloty, które w tym czasie były no, pierwszymi samolotami, które były całkowicie metalowe. To był, to był ewenement, jeżeli chodzi o, o zaopatrzenie. SKD bojowych, bo tak naprawdę to wtedy w większości to samoloty to, to były zbudowane, z, były pokryte płótnem. Także to, to, to chociażby świadczyło o tym, jak, jak, jak pomysł na, na, na rozwój Polskiego lotnictwa był, był dobry. To, to z jednej strony, a z drugiej strony to też pozwoliło na to, że no, mieliśmy zabezpieczone już samoty myśliwskie. No, nikt się nie spodziewał, że one tak szybko się zestarzają po prostu. W związku z tym można było konstruować coś i inne samoloty. Stąd się wzięły chociażby łosie. No i musimy też brać pod uwagę, w jakim okresie rozwoju gospodarczego byliśmy wtedy. Pamiętajmy, że wtedy był wielki kryzys. Tak? Cała, cała Europa, a Polska dopiero zaczęła pod koniec lat 30. wychodzić z tego kryzysu. I w takim kryzysie udało się, mimo takich problemów, oczywiście też dzięki pożyczkom yy, yy, francuskim, yy, jednak ten, zbudować ten, ten, ten przemysł i do takiego wysokiego poziomu go tam wznieść. Natomiast jedna kwestia, która, można powiedzieć, nieładnie wykończyła Rajskiego, to jest kwestia podejścia do nowego myśliwca. Dlatego, że jak w momencie, kiedy on P7 zaczął wchodzić do jednostek, czyli już wiadomo, że był na tej dojrzałą konstrukcją, że można było go wprowadzać, przestał się interesować. Tym typem samolotu i zaczął myśleć o tym, żeby zbudować coś nowszego, tak? coś lepszego, związanego z większą siłą ognia i z większą szybkością, żeby się bronić przed nowymi właśnie bombowcami, które właśnie powstawały. No i wtedy, wtedy powstał projekt Wilka, ale no, Wilk miał jeden, z Wilkiem był jeden problem: no, nie było silników. Stąd tutaj powstał pomysł, żeby na dwusilnikowy samolot, który. No, mógłby nie dość, że udźwignąć lepsze uzbrojenie, no to jeszcze rozwijać większą prędkość. I tu wszystko właściwie, sam pomysł nie był taki zły, chociaż to się bardzo kręcimy na to nosem. Natomiast gdyby się udało i gdyby faktycznie była taka sytuacja, że mielibyśmy dostęp do lepszych silników, bo musimy mieć świadomość, żebyśmy nie potrafili konstruować, tak, nie mieliśmy zaplecza, tak jak mieli i tradycji, tak jak mieli Niemcy, jak mieli Brytyjczycy czy Francuzi, tak? Także tutaj trzeba było się na czymś oprzeć i no niestety, gdyby była pomoc bliższa współpraca, no była jakaś tam współpraca, ale taka właśnie gospodarcza związana z tym, że że mielibyśmy licencje na jakieś silniki takie, które by rokowały, to kto wie, czy ten wilk nie, nie, nie wszedłby wcześniej do, 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 do produkcji i można byłoby nim walczyć, tak? No niestety nie mieliśmy tyle pieniędzy, co Sowieci, którzy kupowali całe fabryki, tak? Więc byliśmy mało konkurencyjni, bo tam na jeden silnik chcieliśmy kupić sobie jakąś tam licencję, tak? A oni kupowali po prostu całe kombajny. Z Wienkiem był jeszcze jeden problem, bo w związku z tym, że wygraliśmy challenge, czyli takie zawody lotnicze, to tam silnik do polskiego samolotu, do samolotu z Wigły wyprodukował inżynier Nowkuński i w związku z tym uznano, że jest na tyle dobrym inżynierem, że po prostu postanowiono, że on te silniki skonstruuje. Natomiast no pech chciał, że on po prostu poszedł w górę, oderwał się od ściany i zginął. I tutaj nie było jak gdyby ludzi, którzy potrafiliby jego myśl techniczną przetworzyć na tyle, żeby, żeby te silniki do, do tego wilka były. A, a to była konstrukcja w tym czasie, no można powiedzieć, że to na porządku dziennym było, bo praktycznie każdy kraj, popatrzmy na Niemcy, mieli swojego Messerschmitta 110, a to się Wzięło po prostu stąd, że na początku lat 30. Rosjanie zrobili, znaczy Rosjanie, sowieci, zrobili wielką, wielkie manewry, na których pojawiły się wielkie bombowce. I zdano sobie po prostu sprawę z tego, że te samoloty, które są w tej chwili do dyspozycji z dwoma kabinami maszynowymi, mogą sobie po prostu nie poradzić z tymi bombowcami. One wejdą, wejdą w, w Polskę jak w masło, i z będą chciały i wrócą. W związku z tym y, też się pojawiła koncepcja Wilka, bo to, to też trzeba brać y, jak gdyby kontekst tego, coś, coś, co się dookoła dzieje. To nie jest tak, że ktoś sobie, o, dzisiaj wymyślimy dwusilnikowy samolot, tak? to, to skąd się brało. No teraz też trzeba wziąć pod uwagę, to już myślę, że będziemy zaraz kończyć ten wąsek, bo już trochę ciągniemy, ale chodzi o, o coś takiego, że musimy mieć świadomość tego, że nawet, gdybyśmy, gdyby, gdybyśmy mieli te wilki, one byłyby sprawne i, i w pełni bojowo-gotowe bojowo do, do, do użycia, to nie znaczy, że byłoby wiele lepiej, bo ile moglibyśmy wyprodukować? 300 sztuk w ciągu tych kilku lat no nie wiem, czy by się udało. Więc i tak nie było szansy na to, żeby cokolwiek z tym zrobić. Lepszym pomysłem, zresztą tak o którym kiedyś mówiliśmy, byłoby, żeby produkować dalej jednostki, ale w większej ilości. Te tysiąca sztuk, no nie wiem, czy by się udało, tylu pilotów miejskich byśmy znaleźli, ale taki obszar polskiego nieba był ogromny, że w 1939 roku i tak nie zdołalibyśmy go obronić. Już państw, panowie wywołali rok wrzesień 39 roku. Ja mam takie pytanie. Czy możemy wskazać tu sukcesy i porażki polskich lotników, w ogóle planowania, przygotowywania się do obrony kraju? No tylko porażki, nie? <laughs> znaczy, no, i świadomość nasza jest taka, że mówimy o bohaterstwie, mówimy o, o zaciętości, o wyszkoleniu, no, ale trzeba sobie po prostu odpowiedzieć na pytanie, nie wykonali zadania, które przed nim postawiono. Nie obronili swojego kraju, tak? I bez względu na to, czy będziemy mówili, czy była przewaga, czy nie, była przewaga, byli bohaterami, czy nie, to tego kraju jednak nie obronili. No tak, to, 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 to no takie jest główne zadanie lotnictwa myśliwskiego. No ale to jest też tak, że z drugiej strony, jak gdyby można rozróżnić dwie rzeczy: jedni to są lotnicy, którzy na tych samolotach walczyli, a z drugiej strony są też ludzie, którzy są odpowiedzialni za to, jak tych lotników przygotować. Był regulamin lotnictwa, ale no to jest jak gdyby jedna rzecz. Natomiast drugą rzeczą jest to, że kiedy popatrzymy w jaki sposób były wykorzystywane polskie myśliwce, to można wysnuć taki wniosek, że wcześniejsze manewry, które były przeprowadzane, kiedy Polacy na manewrach te jedenaski atakowały łosie, to pokazywały, że łosie po prostu potrafią uciec, że mają na, na, na tyle dużą prędkość. W związku z tym nie ma, nie ma po prostu, przynajmniej ja nie znalazłem żadnego opracowania, które by mówiło o tym, jak, jak w tym momencie myśliwcy mają się zachować. Czy to, w jaki sposób atakować? No, czy, czy, czy to nie powinno być tak, że mamy dobre, dobrą sieć? Informacyjną, która mówi, gdzie, gdzie te samoloty nieprzyjaciela się pojawiają i po prostu zniesie na odpowiednią wysokość, żeby można było te, te samoloty zaatakować. To jest, no mówię, tutaj jest, moim zdaniem, jest, jest swego rodzaju zaniedbanie. Zdawano sobie z tego sprawę, że, że te bombowce są, są szybkie i praktycznie nic, nic z tej kwestii nie zrobiono. Znaczy, to czy trzeba też oddać już tutaj. Sprawiedliwość temu, że właściwie żadne lotnictwo myśliwskie nie obroniło swojej stolicy. W czasie wojny, nawet brytyjskie, które nie dość, chyba było najbardziej komfortowych w warunkach walczyło, bo był i radar, i była duża odległość, to i tak, i tak nie tego swojego nieba nie obroniło. Znaczy, no jeżeli patrzymy na przez pryzmat samych lotników, no to moim zdaniem można powiedzieć, że zdali ten egzamin mając sprzęt, jaki, jaki dysponowali i jak gdyby oskarży, które przychodziły chociażby, jeżeli popatrzymy na łosie, łosie, na no nowoczesne, najbardziej nowoczesne samoloty polskie przed wybuchem wojny no to zostały zgrupowane w zwaną Brygadę Bombową, która była w dyspozycji Naczelnego Wodza i ona miała, ta Brygada Bombowa, wykonywać zadania, które wyznaczy Naczelny Wódz, bo generalnie pozostałe, pozostałe lotnictwo, poza Brygadą Pościgową, która broniła Warszawy, zostało rozdzielone między poszczególne armie i współpracowały po prostu z dowództwem armii i, <laughs> i w ten sposób lotnictwo e, 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 rozpoznawcze miało sprawdzać, gdzie się nie przejdzie porusza, myśliwskie miało bronić, łącznikowe miało przekazać informacje. Tak to, tak to było podzielone. Natomiast jeżeli chodzi o łosie, one nie zostały wykorzystane w taki sposób, jaki powinny być, no bo e, tak naprawdę to nie dość, że przez, e, przez kilka pierwszych dni one w ogóle nie były używane, e, natomiast potem atakowały kolumny pancerne, one nie były do tego przystosowane. Rzecz jednak, o których chciałem powiedzieć, bo pewnie znowu na 1 września będzie a propos tego Messerschmitt 109, wersja najczęściej to jest wersja e -E ie porównuje 11. Trzeba mieć świadomość taką, że płaszczaki, wszystkie, czyli od P7 do P11, były samolotami, które były stworzone do walki w płaszczyźnie poziomej. I one sobie tutaj nie miały właściwie równych. Tak? Czyli wszystkie manewry poziome, to, te wielkie skrzydła im to umożliwiały. Messerschmitt 109 został stworzony do manewru pionowego. Czyli atak z góry, szybkie wyjście, a atak podobny. Tak? To jest ta różnica jakby pokoleniowa wśród tych. tych pomysłu stworzenia takiego myśliwca. Zresztą tak samo jak brytyjskie samoloty, to też właściwie były samoloty do, bardziej do manewrów poziomych niż do, do, do pionowych. Dopiero później te silniki pozwoliły na, 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 na równorzędną walkę w pionie. Natomiast chodzi o to tutaj, że tak naprawdę jeśli pilot jedenastki zauważył atak Messerschmitta, no to, to dla Messerschmitta ona była nieosiągalna. tak? Ze względu na jej zwrotność w poziomie. Czyli z drugiej strony no, mogła się spokojnie bronić. Zresztą mamy takie przykłady, trzy nawet z kampanii wrześniowej, gdzie trzech pilotów wróciło z lotu prawie jednego dnia i opowiadało, jak to broniło się przed trzema czy czterema Messerschmittami i nic im nie zrobiło. Także to, kwestii tego, że tak było beznadziejnie, to też nie można powiedzieć, a, ale niedosyt zostaje. Znaczy, no, tym bardziej, jeżeli porównamy uzbrojenie strzeleckie tych Messerschmittów, które wtedy były używane, i P11, no, to praktycznie to były zbliżone. To nie można mówić o tym, że, że Niemcy mieli straszną przewagę, jeżeli chodzi o uzbrojenie, a tak często się mówi. Natomiast no, faktem jest, zresztą lotnicy, którzy wspominali wrześniu 1939 roku, mówili wprost, że oni się Messerschmittów 109 w ogóle nie bali. Natomiast duży strach wzbudzał Messerschmitt 110, czyli dwusilnikowa maszyna, przeznaczona właśnie, tak jak wspomniane wcześniej Wilk, do zwalczania. W pomyśle zwalcza, do, do, do zwalczania większych bombowców. I w związku z tym te samoloty były na tyle potężnie uzbrojone, że taka seria to potrafiła samoloty złapać w, w pół. Z jednej strony omówili panowie jakość, ale też chyba znaczenie miała ilość. Niemcy zdecydowanie dysponowali większą flotą latającą. No tak, tutaj nie, nie, nie ma dwóch zdań. Musimy wziąć uwagę to, że Trzeba było powiedzieć, że myśmy wystartowali z tym wyścigiem zbrojeń wcześniej, od wszystkich. Tak? z tym potencjałem, który mieliśmy. Natomiast e, jeśli chodzi o Niemcy, oni wystartowali zdecydowanie później, ale przy swoim e, ogromnym przemyśle, tradycji i, i odpowiednim środków, tak, e, nie dość, że, e, że potrafili wyprodukować sprzęt, który przewyższał nasz, na, na, nasz sprzęt, bo wiadomo, z czego to wynikało, no ale byli o wiele bogatsi, dlatego być, było ich stać na to, żeby wystawić ogromne floty. I to flota, która, prawdę powiedziawszy, do no, długi czas nie miało sobie równych na, na niebie. To nie mówimy o takim małym lotnictwie, bo to y, tych 400 samolotów y, jakby się dobrze liczyć to by się tam zebrało, to jest mało tak. To, to co mówiliśmy tam gdzieś tam też opisywaliśmy, że gdyby chcieć osłonić polskie, polskie armię we wrześniu 1939 plus jeszcze Warszawę musielibyśmy mieć nie 170, 175 tam, 5 tych myśliwców tylko około 1000. Więc tutaj, ilość, gdyby ilość była porównywalna, nie byłoby aż tak źle, gdyby nad polskim niebem. Natomiast sama jakość to naprawdę nie spowodowałaby tej takiej ogromnej różnicy. No może by było trochę więcej zastrzeżeń. Znaczy, no to tak jak się mówi, że no niestety kupiliśmy sprzęt we Francji, kupiliśmy sprzęt w Wielkiej Brytanii. On nie zdążył niestety do, we wrześniu 1939 roku do Polski przybyć. Tak naprawdę tego sprzętu było no, takiej ilości, że to na pewno by, by w jakiś sposób wpłynęło, ale na, nie, nie byłoby tak, że, że Niemcy czuliby, przestaliby się czuć bez w pewnym momencie nawet, no, na polskim niebie. Samoloty były lepsze, ale tu chodziło właśnie o to, co się wspomniał, o, o ilość. No weźmy pod uwagę kurczący się front, tak? Czyli szybkie przemieszczanie się jednostek niemieckich, tak? Czyli ginące zaplecza, bo samoloty same samoloty nie walczą. Tu musi być całe zaplecze. Pilot nie będzie tankował, nie będzie uzbrajał samolotu. On ma przylecieć, ma odpoczywać, a zaplecze Całe ma, ma walczyć o to, żeby on mógł ponownie wystartować. A w momencie, kiedy przy takim szybkim postępie wojsk niemieckich, to, się, to wszystko ginęło, tak? To zaplecze, także tam po prawie po, po, po tygodniu czy po dwóch nie mieliśmy problemu z zlokalizowaniem benzyny, mimo tego, że ona była, tak? No, ale w momencie, kiedy przyszedł 17 września, no to już, że tak powiem, przewaga w powietrzu była na, na, tak wielka, że to. Przyszedł po prostu hałas, że no, trzeba się wycofać do Hełmunii. I tak oto zakończyło się pierwsze starcie polskich lotników z Luftwaffe. Niestety dla nas przegrane, ale nie oznaczało to końca walk, bo Francja, Polacy przedostają się do Francji, wstępują do odtwarzanego wojska polskiego i rozpoczynają obronę tego kraju. Natomiast mam takie wrażenie, że wątek ten jest mało znany i raczej traktowany marginalnie. Zgodzą się panowie ze mną? No, bo bez szaleństwa to by było. Znaczy, no generalnie to jest tak, że cała kampania francuska no, trwa tyle praktycznie, co kampania polska. czyli. W wrzesień, wrzesień październik 39 to można porównywać te, te, te terminy. Natomiast no, przede wszystkim trzeba podkreślić to, że wielu lotników się po prostu do tej Francji przedostało i to zarówno przez Rumunię, przez Węgry, a także przez kraje bałtyckie. Tam było po prostu najgorzej, tam no, były naciski Związku Sowieckiego, który no, jak gdyby wstrzymywał, wstrzymywał tych lotników. O ile w, w, w Rumunii i na Węgrzech ta ewakuacja przebiegała w miarę sprawnie, to tam, tam był problem, a tam w zasadzie właśnie w tych krajach bałtyckich można mówić o tym, że tam jak gdyby zaczęło się odtwarzanie Polskiego lotnictwa. Bo. Wyglądało to w ten sposób, że kiedy wybuchła wojna zimowa, czyli kiedy Związek Sowiecki zaatakował Finlandię, to urodziła się koncepcja korpusu ekspedycyjnego, który miał być wyposażony także w lotnictwo. I w tym momencie Polacy mieli wystawić brygadę strzelców podhalańskich, ale także dywizjon myśliwski. Na początku ten dywizjon myśliwski miał być tworzony z, z lotników, którzy byli właśnie w państwach nadbałtyckich internowani, no bo mieli najbliżej po prostu. No, ta koncepcja nie, nie wypaliła w związku z tym, że, że tych lotników po prostu była ograniczona liczba. W związku z tym stwierdzono, że będzie tworzony dywizją we Francji i ten dywizjon został utworzony, tylko że został zawarty pokój i, on, i, i ten dywizjon we Francji został i to była jedyna jednostka w czasie kampanii francuskiej, która nie była jednostką francuską, tylko jednostką obcokrajowców, która pod swoim dowództwem walczyła w, w czerwcu 1940 roku. Natomiast co jest też istotne, to tak naprawdę, jeżeli mówimy o tym, że Polacy, Polakom zależało na tym, żeby pokazać, że kontynuują walkę, to właśnie lotnicy byli pierwszymi polskimi żołnierzami, którzy pojawili się na froncie. W marcu 1940 roku 18 lotników trafiło do sześciu francuskich dywizjonów na front i tam. Jak gdyby otworzyli rozdział walki Polaków w kampanii, może nie tyle w kampanii francuskiej, ile, bo to jeszcze była dziwna wojna, ale to otworzyli ten rozdział, który mówi o tym, że Polacy walczą w obronie Francji. Fakt, że w czasie. Do, do 10 maja 1940 roku te działania były ograniczone i tam praktycznie żadnych sukcesów, żadnych strat Polacy nie ponieśli. Natomiast w momencie, kiedy 10 maja Niemcy na Francję uderzyli, no to były, byli właśnie tylko tych 18 lotników. Także siłą rzeczy oni jakiegoś wielkiego wkładu w kampanię francuską nie mogli wnieść. Dopiero kiedy Niemcy zaatakowali, zaczęto wykorzystywać polskich lotników, którzy byli zgrupowani w bazie w Lyonie. I, I tutaj można powiedzieć, że, że były trzy rodzaje, jeżeli chodzi o lotnictwo myśliwskie. Bo jeden to ten dywizjon fiński, o którym, o którym wspominałem. On w całości wszedł do akcji. A poza tym, tak jak tych 18 lotników w masu, przydzielono do, do dywizjonów. Frontowych, to tak samo po 10 maja wybierano klucze, czy też podwójne klucze, które wysyłano na front, I, a trzeci, trzeci rodzaj to był taki, lotnicy nazywali to, że to są klucze kominowe. Skąd to się wzięła ta nazwa? Z tego, że po prostu oni ochroniali jakieś zakłady przemysłowe, które zazwyczaj miały kominy. W związku z tym oni bronili tych zakłady produkcyjnych, gdzie były kominy, i tak się przygnęło do nich, że, że to są e, klucze kominowe. E, I w zasadzie, kiedy, e, kiedy Niemcy już po, po Dunkierce wznowili ofensywę, to w tym momencie możemy już mówić o tym, że, e, że polskie lotnictwo. I, Jakąś siłę myśliwskie stanowiło, bo tak naprawdę na froncie były tylko jednostki myśliwskie. Były w planie jednostki rozpoznawcze i bombowe, ale one nigdy, nigdy nie weszły do akcji. One były tworzone, nie zdążyły wejść do akcji przed kapitulacją francuską. I tych ci lotnicy, no, praktycznie można powiedzieć, że. Gdyby porównać to z, z, z kampanią polską w 1939 roku i liczbą zestrzeleń, które były wtedy, okay. i we Francji, to możemy powiedzieć, że no to w Francji się Polacy nie popisali, bo, bo o ile oficjalnie, oficjalne liczby mówią o tym, że w Polsce zostało zestrzelonych ponad 120 samolotów, tutaj we Francji było ponad 50. Z tym, że no to trzeba wziąć po prostu pod uwagę to, że no Polacy byli rozproszeni, nie walczyli we własnych oddziałach. Poza tym jednym dywizjonem, który dostał sprzęt taki, że w zasadzie po kilku dniach odniósł kilka zwycięskich kulotników, zginęło, ale samoloty były, były niedostosowane, bo zostały przez Niemców praktycznie wyeliminowane, i oni po paru dniach zostali odesłani na tyły, żeby się przezbroić w nowe samoloty. I jeżeli patrzymy przez ten pryzmat, to tak naprawdę to osiągnięcia, osiągnięcia były, bo, bo, bo no nie wiem zestrzelenie ponad 50 samolotów to nie jest tak, w kielich muchał. Życie oddało też 13 pilotów we Francji. Znaczy to generalnie, jeżeli patrzymy na to, czy mhm. e, oczywiście są z, zwycięstwa, straty, no, gdyby popatrzeć na to, jak wyglądało w, w kampanii polskiej w 1939 roku, to ta to skala e, e, poległych do, do liczby zwycięstw, to w kampanii polskiej była wyższa. Ale to mówię, to, to też się brało z tego, że e, no mówię, Przynajmniej ten polski dywizjon, ten fiński, no, na pewno na, 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 na samolocie, którego Francuzi nie chcieli używać. Przyjechał minister lotnictwa na wizytację i po prostu mi zabronił, żeby tymi samolotami latali. A oni i tak wsiedli do tych samolotów i na nich walczyli. Mamy drugie starcie z Luftwaffe, po raz kolejny porażka, oczy całego świata w zasadzie skupiają się na Wielką Brytanię. Wyspę ostatniej nadziei, jak mówili niektórzy. Tam od 10 lipca rozgrywa się batalia powietrzna. Niemcy, żeby zdobyć, żeby zdobyć wyspę, musieli zdobyć panowanie nad angielskim niebem. Czy w związku z tym Polacy, którzy przedostają się z Francji do Wielkiej Brytanii, są dużym wsparciem dla walczącej Anglii? No na początek trzeba powiedzieć, że największym sukcesem chyba ewakuacyjnym w połowie 1940 roku jest to, że ogromna większość lotników jednak do tej Wielkiej Brytanii dotarła, nie mów, bo nie mówimy tu o, o innych jednostkach i rodzajach broni, Ponieważ no, tam było tragicznie pod tym względem. Natomiast jeśli chodzi o letników, to oni naprawdę w dużej y, liczbie się tam pojawili, ale też pojawili się wcześniej, bo pojawili się już y, tak naprawdę w 1939 roku w Wielkiej Brytanii. Y, I prawdę powiedziawszy, no, to, to można powiedzieć, że trochę się nudzili, dlatego że nie byli wykorzystywani y, y, specjalnie. I tak naprawdę dopiero to w marcu było, tak? Czy w kwietniu 1940 roku, kiedy poproszono o 50 pilotów myśliwskich. Brytyjczycy poprosili to pewnie w ramach jakichś uzupełnień. I teraz mamy, to jest najciekawsze z tego wszystkiego jest, bo się przedstawia zawsze liczby bezwzględne. Ponad 3000, prawie 4000 pilotów myśliwskich biorących udział w, w bitwie w Anglię i, i tych teraz ile to jest 146 czy 145? Bo to tak było 144, 145, 146. I jak to się ma, tak? Jak ma się do wysiłku, do wysiłku bojowego? No. Można popatrzeć na, na, na proporcje i powiedzieć, no, no to o czym my rozmawiamy? No, ale to też trzeba wziąć pod uwagę to, że, prawdę powiedziawszy, przez y, y, pierwsze fazy bitwy Anglię y, Polacy nie wnosili specjalnie takiego jakiegoś wysiłku, który byłby zauważalny. I tak naprawdę, pojawienie się Dywizją 303, mimo tego, że oczywiście w jednostkach brytyjskich byli Polacy i odnosili zwycięstwa, to one nie były tak. Widoczne, natomiast od momentu pojawienia się 33 Dywizjonu, od tych spektakularnych zwycięstw, tak, to nie dość, że te, te zwycięstwa były zgłaszane, zaraz będziemy się kłócili, czy to były zwycięstwa, czy zgłoszenia, to jednak też było to nagłośniane. Jest ktoś, kto z nami walczy, ma takie fantastyczne wyniki, więc to też była też propagandowa zagrywka brytyjska, żeby pokazać tych lotników. No i tak naprawdę, jak się tam jakieś statystyki zrobi z tego ostatniego okresu, kiedy 303 się pojawia, plus jeszcze 302, plus jeszcze lotnicy, którzy byli w brytyjskich dywizjonach to tam odsetek zwycięstw na przykład w ciągu tych ostatniego, tej ostatniej fazy, to waha się tam od 12 do 24%. Tak? Podobnie jest tam też z lotami, także musimy wziąć pod uwagę to, że RAF jechał na oparach, czyli ta część lotników zginęła już wcześniej pod tak? tej te, 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 z tej elity. Potem nawet z marynarki brano lotników i przeszkalano, żeby latali. Więc to nie była taka siła fachowa jak, jak nasi lotnicy, którzy nie dość, że mieli doświadczenie. Najczęściej byli po kursach myśliwskich, czyli byli już fachowcami. No, mówię o tej ostatniej fazie, bo w tej pierwszej to tak różnie bywało z tymi. Także wydaje się, że nawet jeśli w dywizjonie brytyjskim było je dwóch czy trzech takich. Ludzi, to tak jak w drużynie piłkarskiej. Jeśli mamy dwóch czy trzech asów, tak, to zawsze to yy, drużyna wygląda lepiej. Kiedy patrzymy na, na bitwę Anglię, to yy, gdyby tak prześledzić yy, ten czas, kiedy yy, te początkowe miesiące, to tak naprawdę, kiedy popatrzymy na stosunek zwycięstw do strat, to Polacy, którzy służyli w jednostkach brytyjskich, to, to był na podobnym poziomie. Tutaj można powiedzieć, że, że się nie wyróżniali. To, co tutaj Grzegorz wspomniał, że 303 Dywizjon, kiedy wszedł do akcji, to jak gdyby przechyliło się to, wahnięcie było od razu duże. A to jak gdyby no, były dwa dywizjony polskie, 302 i 303. Pytanie, dlaczego 303 jest w świadomości, a 302 nie. Tym bardziej, że jeżeli się prześledzi, jak kadrowo wyglądały te dywizjony, no to 302 miał pilotów, którzy chociażby mieli więcej zwycięstw. Natomiast podczas bitwy Anglię. Mówi się o 303. Z czego to wynika? Z bardzo prostej przyczyny. 302 szkolił się na północy Anglii, natomiast 303 był w, w, wokół cyklonu, czyli w North Hold pod Londynem i praktycznie wszedł do akcji wtedy, kiedy Luftwaffe zaczęła atakować Londyn. W związku z tym był w dobrym miejscu, o dobrym czasie i dlatego dlatego można o takich sukcesach mówić. Chociaż z drugiej strony, jakby popatrzeć, był też brytyjskie dywizjony, które w tym czasie, w tym samym miejscu stacjonowały i takich sukcesów, nie odnosiły, także to też nie można powiedzieć, że tylko, tylko ten element mhm. czasu i miejsca. Mhm. Ale czy możemy zaryzykować stwierdzenie, że jak zaczyna się bitwa o Anglię, to jednak Anglicy podchodzą do naszych pilotów z pewną rezerwą? Nie wchodzą oni od razu do walk, a wręcz przeciwnie, niesubordynacja jednego z pilotów powoduje, że dywizjon osiąga gotowość bojową i zaczyna latać? To znaczy, no, nie ma się czemu dziwić, że nie, że nie mieli zaufania, bo nie mieli zaufania tak naprawdę prawie do wszystkich, którzy przychodzili z zewnątrz, do gotowego systemu e, obrony, opartego na, nowoczesne, na, na nowoczesnej technologii, tak, e, przemyślanego, e, wpuścić kogoś, nie dlatego, że nie ma umiejętności lotniczych, ale wystarczy, że nie zna języka, nie zna procedur, tak? I obawiano się tego, że wprowadzenie bez tego y, y, obcych pilotów spowoduje, y, że ten system się zawali. A y, Później, no już kiedy wiadomo było, że co po niektórzy szczelili się bardzo długo, bo gdyby była sytuacja bardzo podrąkowa, to przecież już w rezerwie były dywizjony polskie, które świetnych lotników miały pilotów myśliwskich, tak, które tak naprawdę już były formowane i prawdopodobnie też mogłyby wejść do walki. Ale to już był ten moment schyłkowy, że nie było takiej potrzeby, tak? Także. Y to był podstawowy taki, yy, ty, podstawowa rzecz związana z tym, że, że nie wprowadzono ich do, do walki, a nie wydaje mi się, że jakaś nieufność, że dwa razy przegrali, że tam... Wydaje mi się, że nie. Znaczy to jest jeden element. Drugi element jest jeszcze taki, że lotnicy, samoloty po prostu były zupełnie inne niż, niż używane do tej pory przez Polaków w Polsce czy też we Francji. Tutaj od razu wypada obalić jeden podstawowy mit, który mówi o tym, że polscy lotnicy to w ogóle cały czas lądowali bez podwozia, nie potrafili tych samolotów w jakiś sposób okiełznać, bo po prostu nie byli przyzwyczajeni, bo P-11 miały stałe podwozie, co jest jak gdyby to Totalnym, totalnym absurdem, ponieważ chociażby biorąc pod uwagę 303 dywizjon, to w jego składzie znaleźli się lotnicy. Albo którzy byli szkoleni we Francji i specjalnie zosta szkoleni w Wielkiej Brytanii, przy którzy jeszcze zanim, zanim kampania francuska się zaczęła, przybyli i tam się szkolili, specjalnie po to, żeby już znali trochę języka, znali trochę procedur, specjalnie dlatego ich, 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 ich dokoptowano do, do, do tych dywizjonów, które powstają. Z drugiej strony była też podwójne dowództwo. To nie jest tak, że że Polacy byli samodzielni, przez długi czas były stanowiska dowódcze dublowane, czyli były dowódca polski i dowódca angielski. Natomiast wracając do, do, do tych samolotów, to praktycznie wszyscy lotnicy, którzy byli w Dywizjonie 303, poza Czechem, Josefem Franciszkiem, we Francji latali na samolotach, które, które miały klapy, które miały chowane podwozie, i jakoś tam tych samolotów nie, nie mówiąc nie rozwalali, tylko normalnie na ich latali co więcej. Chociażby taki Jan Zumbach latał na samolotach, na prototypie, który był no zdecydowanie lepszy, chociażby od Hikana, na którym latał wielki Wielkiej Brytanii. I jak gdyby, no to Co Ty Grzesiek powiedział? Z jednej strony to jest to, że, że jest koncepcja jakaś, która, która jest. klocki są poukładane i wpuszczenie kogoś, kto, kto, kto te klocki może po prostu rozrzucać I, i jak gdyby cała koncepcja obrony ulegnie dezintegracji. To zresztą to nie tylko chodziło o Polaków czy Czechów, którzy nie znali języka, ale chociażby Kanadyjczyków, którzy pierwsza akcja, którą przeprowadzili, to zestrzeli własne bombowce brytyjskie. Natomiast tu jeszcze jest kwestia także że te samoloty, czyli te Hurricane i Spitfire, które Polacy, na których Polacy latali, to one były zupełnie innej konstrukcji. Nie chodzi mi o konstrukcję nie wiem, kadłuba, skrzydła i tak dalej, tylko że w Anglii uzmysłowujmy sobie jedną rzecz. Tam funkcjonuje ruch lewostronny, w związku z tym biegi się zmienia innym, inną ręką i tak samo było w samolocie. Jeżeli miał się manetkę gazu, to się ją w, w drugą stronę niż, w, niż we Francji czy w Polsce używano. To jeszcze weźmy pod uwagę to, że nie ma tam metrów, są, są mile, są stopy, są jardy, są galony, nie litry i teraz to wszystko trzeba przyswoić, żeby wiedzieć jak się zachować. No i do, do, dokładając do tego język, no to naprawdę to nie jest tak, że, że to była niechęć, to po prostu trzeba było tych ludzi do nowej sytuacji przygotować. I jeszcze jedna rzecz, kolejny, kolejny z mitów, że to właśnie w locie, ten został zaatakowany pierwsze zestrzelenie 303 dywizjonu i wtedy z dywizją został operacyjny. Nie tak naprawdę to ten dywizjon był operacyjny już, już w sierpniu, wcześniej. Tyle tylko, że to były wystawione kilka samolotów. I one miały zadanie, jak gdyby ochraniać lotniska, podczas gdy samoloty z lotnisk, te bardziej doświadczone, walczyły z Niemcami. I można powiedzieć, że to zwycięstwo Ludwika Paszkiewicza 30 sierpnia spowodowało to, że Polacy przestali osłaniać te lotniska, tylko po prostu wzięli udział w normalnej akcji. Natomiast nie jest prawdą to, że, że, że to sprawiło, że ten dywizjon był operacyjny. Powiedzieliśmy już trochę o, o tym, że Polacy byli popularni w Anglii. Nie mogę jako kobieta nie zapytać, czy przekładało się to w jakiś sposób na ich życie prywatne. Tak. No, jak najbardziej, oczywiście. Mnóstwo jest jakichś takich historii opowiadających o, o tym. No, musimy też wziąć pod uwagę to, że spora część mężczyzn brytyjskich opuściła domy. Czyli kobiety, które były samotne, tak? no, potrzebowały jakiegoś męskiego zainteresowania. To jest jedna sprawa. No tam wiadomo jest, że, że część, spora część kobiet zaciągała się do tych służb pomocniczych, więc pojawiały się wokół lotników. No jak 303 osiągnął tam te swoje sukcesy, no to wiadomo jak koło gwiazd pojawiały się kobiety na różnych tam imprezach. Natomiast bardzo ciekawą rzeczą jest, o której się mniej mówi, a która jest, wydaje mi się, o wiele bardziej cudowna, to jest to, że Polacy szukali sobie rodzin, żeby mieć się gdzie przytulić, nawet był gdzieś jakiś taki cytat, że jedna z nich była oburzona, że on woli siedzieć z rodzicami, przychodzić siedzieć z rodzicami, niż być z nią na sam, czyli szukali tego ciepła, zresztą tam e, 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 potem się okazywało, że po prostu traktowali ich jak synów, że oni mieli własne pokoje, przyjeżdżali tam na odpoczynek, przyjeżdżali z kolegami, Szukali takiego właśnie ciepła i oderwania od tej wojny. Nie tylko, że tam wiadomo, że jak z jednostek wyjeżdżali, a te urlopy były częste, bo tam raz w miesiącu, potem mieli urlop, tam 5-7 dni i mogli wyjechać, to właśnie wydaje mi się, że w większym stopniu, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że bardzo narazrabiali, jeśli chodzi o, o takie rzeczy związane z, z uwodzeniem kobiet tak? i nie zawsze zachowywali się już po wojnie elegancko. Czy mi się przypomina tylko taka historia? Miałem okazję spotkać rodzinę jednego z lotników, który no, zginął w 1943 roku. To też historia taka bardzo, bardzo, można powiedzieć, wzruszająca, że we Francji znajdował się grup nieznanego polskiego lotnika i udało się przez badania DNA ustalić, kto tam tak naprawdę leży. To y, przyjechała rodzina z Kanady do Francji, jak już oficjalnie był, był ten y, grup. Już to już nie było, że, że tu leży Polski Lotnik, którego nazwisko zna tylko Bóg, tylko był już normalnie Tadeusz Stabrowski. I Opowieść rodzinna, która, która przez, przez syna i, i, i jego wnuków przekazywana po prostu na pokolenia, to jest taka, że Tadeusz Stabechowski, jak poszedł do, do, do pubu, to zobaczył dziewczynę, która jest ze swoim chłopakiem, i już ona z tym swoim chłopakiem nie wyszła, tylko z nim wyszła. Taki był, taki był kozak, że tak w cudzysłowie powiem. I, i, I to skończyło się tym, że oni się pobrali, mieli syna, i niestety ten syn nie miał okazji poznać swojego ojca. I no, zginął w 1943 roku. A co jest taką już zupełną pętlą, to że w momencie, kiedy Tadeusz Stobychowski zginął, to jego żona wyszła za mąż za tego chłopaka, z którym do pabu przyszła. Na to jeszcze, jak przepraszam, jeśli no. mogę, to też taka historia, ale to w ogóle z ostatnich czasów, chyba rok temu się wydarzyło, jakoś kolega książkę tam podrzucił, człowieka, który opisywał o życiu w Irlandii czy w Wielkiej Brytanii. I tam, czy to była Wyspa White, chyba, może. I tam odwiedzał ludzi. i odwiedził taką panią i z tą panią tam, i opisał tą historię, że ta pani. Zaczęła gdzieś coś się tknęło, zaczęła przeglądać taką stronę, o której nie mogę tytułu znaczy powiedzieć, gdzie są, gdzie jest rejestr jakby miejsc pochówku polskich lotników i tam są zdjęcia. I zaczęła z córką, <coughs> Przepraszam. z córką zaczęła to przeglądać i znalazła, odnalazła zdjęcie chłopca, lotnika, w którym się kochała. I okazało się, że potem nawiązałem kontakt z autorem tej książki, żeby się tam więcej dowiedzieć, i opowiedział właśnie, że ona tam w trakcie rozmowy z, z córką powiedziała wyraźnie, że tego mężczyznę kocham najbardziej na świecie. I się okazało i myślała, że jak tam z tej, z tej się przeniosła w inne miejsce, że po prostu zapomniał o niej albo wrócił do kraju, a nie wiedziała, że tam niewiele kilometrów dalej jest jego grup że zginął w niedługim czasie po tym, jak, jak rozstali się, bo on zmieniał tą, tą jednostkę, więc przygotowaliśmy cały pakiet informacji o nim, gdzie się urodził, jaka był przebieg służby, zdjęcia i tak dalej. Nie wiem jak to się skończyło, bo autor się nie odezwał. Jest jeszcze jedna ciekawa historia. To jest historia Lady Jersey, czyli lady, typowej lady angielskiej, która była Amerykanką. Wszyscy z nas pewnie oglądaliśmy filmy Światła Wielkiego Miasta i właśnie Lady Jersey grała tam kwieciarkę niewidomą. I co jest ciekawe, Lady Jersey była tak zwaną matką chrzestą, to co było wcześniej mówione, że Polacy szukają po prostu jakiegoś rodzinnego, rodzinnego domu. To narodził się zwyczaj, że. Dywizjony miały swoje matki szesne, i właśnie dywizjonu 315 została Lady Jersey. A żeby było ciekawiej, to Lady Jersey wyszła pod koniec wojny za mąż za jednego z polskich lotników i do końca życia z nim w Stanach Zjednoczonych mieszkała. Tak jest. Miał bardzo polskie nazwisko. Tak, typowo polskie nazwisko Florian Martini. <laughs> Bitwa o Anglię kończy się 31 października 1940 roku. Oczywiście nie oznacza to, że polscy lotnicy przestają walczyć na frontach II wojny światowej, bo w 1941 roku polskie lotnictwo było drugą siłą lotnictwa sprzymierzonych, ale tej pozycji nie utrzymaliśmy. No ja, czy jest... ja zaraz powiem, pierwszy powiem, że gdzieśś zaraz powiesz, że to nieprawda, że bitwa o Wielką Brytanię skończyła się 31 października. Dokładnie. Bitwa o Anglię, znaczy jest, jest, oficjalnie mówi się, że bitwa o Wielką, to wielka, bitwa o Anglię zakończyła się 31 sierpnia. Pytanie tylko, kto tak zdecydował, bo jeżeli popatrzymy na działania lotnictwa, to tak naprawdę w listopadzie było więcej, więcej spotkań z nieprzyjacielem, więcej walk niż w październiku. To jest naprawdę taka sztuczna data, którą ktoś, ktoś wymyślił, ona się przyjęła. Na przykład Niemcy, oni nie uważają, że bitwa o Anglię się skończyła w, te, w tym dniu. Oni po prostu stwierdzą, że bitwa o Anglii trwa praktycznie do czasu, jak oni zaatakowali Związek Sowiecki, bo, bo mieli po prostu zimową przewę. I, I to jest wszystko. Natomiast to jest jakby jeden absurd jak gdyby różnych cezów, które są związane z bitwą o Anglii, a drugim absurdem jest to, że przyjmuje się, że człowiekiem pilotem, który był który walczył w bitwę o Anglię, jest taki, który właśnie w tym okresie od lipca do końca października wykonał chociaż jeden lot bojowy lub operacyjny. I w tym momencie dochodzimy do. Mówisz o pilocie myśliwskim. Tak. Właśnie dochodzimy do podwójnego absurdu. Z jednej strony jest tak, że w związku z tym uczestnikiem bitwy o Anglię nie jest dowódca Fighter Command. Bo on nie wykonał żadnego. Czyli dowódca całej obrony Wielkiej Brytanii nie jest członkiem, nie był, nie jest, nie, nie jest jak gdyby w, te, w, te, w tej grupie lotników, którzy brali udział w bitwy Anglię. A drugim absurdem jest to, że kiedy patrzymy na Luftwaffe, to tam członkami, uczestnikami bitwy o są nie tylko piloci myśliwcy, ale także, piloci, ale także lotnicy z lotnictwa bombowego. W Wielkiej Brytanii tego nie ma. Są tylko piloci myśliwscy. Tak, jakby w tym czasie dywizjony bombowe nie atakowały barek na, na kanale, uniemożliwiają co miał uniemożliwić po prostu atak na Wielką Brytanię. Podejrzewam, że to jest sytuacja taka, że Anglicy po wojnie trochę się wstydzili Bomber Command, czyli lotnictwa bombowego, to, co robiło, te bombardowania dywanowe, to, co się, ilu cywili zginęło i to, to jest jak gdyby tak pomijane przez, przez Brytyjczyków, ten, ten Bomber Command jest jak gdyby tak w cieniu myśliwców. Natomiast wracając do, do, do pytania o tej, o tej sile, to wynikało z tego, tutaj zostało wspomniane, że pod koniec bitwy o Anglię mogliśmy prowadzić kolejny dywizjon, bo powstał dywizjon Tochuński 306 i Krakowski 308. One po prostu nie miały naprawdę tak samo dobrych pilotów jak, jak dywizjony 302 i 303, bo kolejnym mitem jest to, że dywizjon 303 to była elita pilotów polskich i w ogóle, że byli specjalnie dobierani. To byli zwykli, normalni piloci, którzy tacy sami byli w innych dywizjonach. Tylko w zależności od, od czasu i miejsca, co też zostało wspomniane. I jeszcze w 1940 roku powstały te dwa dywizjony myśliwskie, a na początku 1941 roku powstały trzy polskie dywizjony myśliwskie, czyli w tym momencie mamy taką liczbę tych jednostek, która stawia nas na drugim miejscu, jeżeli chodzi o liczbę jednostek w kręgu sojuszniczym i co jest jeszcze istotne, powstanie tych trzech dywizjonów w styczniu pozwoliło na to, że można, żeby mogli odesłać jednostki. Na no Morze Śródziemne, gdzie, gdzie były one potrzebne. To jak gdyby my wypełniliśmy taką lukę, która pozwoliła na to, że, że, my, że, że polskie jednostki wypełniły lukę po tych, po tych dywizjonach, które odeszły nad Morze Śródziemne. I teraz sytuacja jest taka, że, że jesteśmy drugą siłą, ale no. Zaplecza nie mamy, bo przecież nikt, nikt do nas nie, nie przyjdzie z Polski, żeby zaciągnąć się do lotnictwa. Polska jest to pod okupacją, natomiast chociażby Kanadyjczycy tego nie mają. W związku z tym w połowie 1941 roku tych dywizjonów kanadyjskich powstało na tyle dużo, że jesteśmy że no zepchnięci na, na, na następną pozycję. A w momencie, kiedy zostało do wojny przystąpiły Stany Zjednoczone, to to już proporcje się zupełnie zmieniły. Po pierwsze jest, jest to, że jeżeli popatrzymy na 1941 rok, to niektórzy mówią, że to była druga Bitwa o Anglię, o tym mało kto wie. I tutaj, jeżeli chodzi o Polaków, było pierwsze polskie skrzydło myśliwskie w Northolt, czyli na tym lotnisku, na którym 303 walczył podczas Bitwy o Anglię. I to, to skrzydło było przede wszystkim wysyłane nad Francję, żeby z jednej strony osłaniać bombowce, wyprowadzać wymiatania. I, I prawda jest taka, że każdy, kiedy podsumuje się każdy miesiąc od czasu, kiedy tak naprawdę ta ofensywa powietrzna dzienna ruszyła, czyli od czerwca, to w czerwcu i w kolejnych miesiącach. Dywiz... Każdego miesiąca polski dywizjon był w czołówce, albo pierwszy, albo drugi, jeżeli chodzi o liczbę zwycięstw nad samolotami Luftwaffe. Jeżeli robimy taki ranking, to trzeba pamiętać o tym, że, że Polacy wtedy byli naprawdę wysoko. Takim ostatnim, jak gdyby, akcentem, gdzie, gdzie Polacy byli jak gdyby na topie, to było, to było osłona lądowania w Diep. 18 sierpnia 1942 roku, gdzie my wtedy odnieśliśmy naj, e, najlepsze wyniki, dwa polskie dywizjony, 303 i 317, odniosły najlepsze, naj, najlepsze wyniki, jeżeli chodzi o liczbę zwycięstw. A potem przyszli Amerykanie, którzy, e, o ile Brytyjczycy atakowali przede wszystkim nocą, to Amerykanie atakowali za dnia, i mieli niedość, że mieli fortece B-17, latające fortece, to. Te fortece latały w Osłonie Myśliwskiej, amerykańskich samolotach, Thunderboltach przede wszystkim. I to wyglądało tak, że w związku z tym, że został atakowany atakowane Serce, czyli Niemcy, to jednostki niemieckie skupiły się na obronie własnego kraju. I jak gdyby. We Francji już takiego, takich, takiej intensywności walk nie było. I to, to jak gdyby sprawiło to, że Polacy zaczęli być trochę odchodzi w zapomnienie. Już, niby, już, już w tym momencie Amerykanie, jak gdyby piesze skrzypce grali i na nie zwracano uwagę. Ale to wynika z tej, z tej prostej przyczyny, że, że jeżeli na trwającym nie było samolotów, to nie, nie miano jak tych zwycięstw odnosić. Popatrzmy chociażby na 1943 rok, kiedy grupa. Kilkunastu polskich lotników została wysłana do Afryki Północnej. To była grupa tzw. cych Skalskiego, tak nazwany po prostu w ciągu no, miesiąca z hakiem zestrzeli 25 samolotów przy stracie jednego lotnika, który dostał się do niewoli. A w tym czasie, w całym 1943 roku, nie w ciągu jednego miesiąca, tylko w całym 1943 roku najskuteczniejszy 302 dywizjon zestrzelił 16 samolotów. To świadczy nie tylko z jednej strony na pewno o kunście Polaków, którzy walczyli w Afryce Północnej, ale z drugiej strony, że tak naprawdę nie było okazji do walki nad, wielką, nad Francją. No tak, ale te, podstawową rzeczą jest to, jaka ilość amerykańskich lotników pojawiła się w Europie. Tak? To są dwie armie lotnicze, to jest. To jest jedna sprawa, natomiast jeśli chodzi o, o, o sympatię kobiet i tak dalej, no to pojawiły się nylonowe pończochy, czekolada i takie rzeczy, o których w Wielkiej Brytanii wtedy no, było bardzo ciężko, bo pamiętajmy, że tam żywność była racjonowana. Natomiast te Amerykanie przyszli z pełnym wyposażeniem i z, z Rzeczami, które w Wielkiej Brytanii. wzbudzały pożądanie. Po, tak, pożądanie, tak. 8 maja 1945 roku wchodzi w życie podpisany dzień wcześniej akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Natomiast rok, trochę ponad rok później, bo 8 czerwca w Londynie odbywa się Parada Zwycięstwa. Dlaczego Polacy nie zostali na nią zaproszeni? No, w pierwszej kwestii to jest nie wiem czy 8 czy 9, zależy czy się obchodzi, czy to się w Moskwie obchodzi to, to koniec okay. wojny, czy w, tym, czy, czy w Europie Zachodniej, ale to taka dykteryjka bo trochę śmieszna. Zostali zaproszeni, Polacy zostali zaproszeni. Ale udziału nie wzięli. No tak, nie wzięli udziału, bo, ponieważ odmówili <grymne> Sytuacja jest trochę zagmatwana z, z tym, z tą paradą zwycięstwa ponieważ Brytyjczycy faktycznie od samego początku nie mieli zamiaru, mówimy o politykach, zamiaru zapraszania Polaków na, na tą paradę. Dzięki uporowi RAFu, czyli Królewskich Sił Powietrznych, który, który postawił na, na tym, że jednak powinni Polacy być, więc zgodzili, zgodzili się tam politycy, rząd się zgodził, że 25 lotników z Bitwy o Anglię weźmie udział w tej, w tej paradzie, ale nie pod własnymi sztandarami. To już w jakiś sposób uderzało w, w Polaków. Natomiast cała sytuacja to, to była trochę taka związana z tym, że tak naprawdę to chciano zaprosić przedstawicieli ludowego wojska polskiego i zaproszono. Z tym, że to trochę była zabawa w kotka i myszkę, bo zaproszono ich w marcu, bardzo długo nie było odpowiedzi. Brytyjczycy się domagali tej odpowiedzi, w końcu się okazało, że faktycznie, że przyjedzie reprezentacja, że będą przedstawiciele wojsk, tych różnych rodzajów wojsk na tej całej paradzie. No, i tak chyba się, taka sytuacja bardzo śmieszna wyszła, że chyba mieli 4 czerwca wystartować z lotniska z Warszawy i przylecieć do, do Londynu. Przyjechał, przyjechał Atasze brytyjski, żeby po ich pożegnać tych, tych odlatujących Polaków. Wszystko było przygotowane, i się okazało, że się nie pojawili. Dopiero później, chyba dzień później, była taka nota, że jednak Polacy nie, no bo w międzyczasie okazało się, że Sowieci też nie. No i Anglicy trochę zostali w tym układzie no, postawieni w dziwnej sytuacji. Wobec czego, właśnie, znowu tam dowództwo RAF-u zaczęło namawiać generała żeby dowódcę polskich sił powietrznych, żeby jednak ci lotnicy się pojawili. Nie było dyskusji, nie. No i przed dzień samej parady minister spraw zagranicznych, Lewin, zaprosił wszystkich, wszystkich, jako przedstawicieli, wszystkie polskie jednostki, żeby się pojawiły. Nie wiem, czy pod sztandarami, ale generalnie mieli ten, no ale wiadomo było, że że Polacy nie chcieli brać udziału w tej całej zabawie, czyli zostali zaproszeni, odmówili. <noise> Także tak to mniej więcej wyglądało, jeśli chodzi o ten. Oczywiście wiadomo, jest, że intencją, co było intencją, tak? Znaczy, no jeżeli mówimy o, o paradzie, to zazwyczaj, kiedy pojawiają się głosy Polaków na temat, jak, jak Brytyjczycy zachowali się po, po wojnie w stosunku do, do Polaków, to jest wymieniane Parada Zwycięstwa i o to, że Polacy musieli zapłacić za sprzęt, który używali. Czyli że danina krwi nie wystarczyła, trzeba było jeszcze zapłacić. Pytanie tylko podstawowe, dlaczego oni to musieli zapłacić? Po prostu. W 1940 roku podpisaliśmy umowy, które mówiły o tym, że jesteśmy niezależnym wojskiem. My nie chcieliśmy być najemnikami, tylko niezależnym wojskiem. I w umowach było zapisane, że w związku z tym, że jesteśmy niezależnym wojskiem, to my za sprzęt używany zapłacimy. I tu jest jeszcze jedna ważna kwestia, która jest bardzo często pomijana albo niezrozumiała, może niezrozumiała, to jest chyba lepsze słowo, że bardzo często pojawia się, pojawiają się opisy nawet na nagrobkach lotników, że pilot służący czy lotnik służący w Royal Air Force, czyli w RAF-ie, co nie jest prawdą. Bo Polska miała niezależne siły. Polskie siły powietrzne były niezależne od RAF-u. Byliśmy jedynym krajem, którego lotnicy byli pod komendą brytyjską, natomiast stworzyli niezależne lotnictwo. I mówienie, że Polacy służyli w RAF-ie. Można mówić tylko do czasu podpisania umowy w 1940 roku, bo prawda jest taka, że w momencie, kiedy Polacy przypływali do Wielkiej Brytanii na przełomie 1939 i 1940 roku, to byli wcielani do rafu, bo tak, tak, tak mówiło brytyjskie prawo, które zabraniało stacjonowania obcych wojsk na terenie Wielkiej Brytanii. I ci lotnicy musieli składać przysięgę na wierność królowi. Co, co też skończyło się buntem podchorąży, których po prostu kachnie odesłano do Francji. W momencie, kiedy, kiedy została podpisana umowa w 1940 roku, ten problem znikł, dlatego że Pols Pol polskie lotnictwo było niezależne od RAFu. No stąd zabawy z tym, z takie też historia z naszymi godłami dywizjonowymi. Generalnie rzecz biorąc w Rafie było tak, że odznaka ta godło dywizjonu musi być według pewnego wzorca zaprojektowana, musi, był specjalny oficer, do spraw odznak, który musiał to zatwierdzić, także to tak sobie nie można było zrobić, że tam ktoś sobie namalował na samolocie i już. Tam była cała instytucja, która tego broniła. Do, do spraw heraldyki, jakoś tak się nazywał. No i tam była taka kwestia, że a Polacy swoje godła, które przywieźli z Polski, malowali na swoich samolotach bez żadnego zezwolenia. Aż do jednego momentu, kiedy się okazało, że tam 302 wysłał bodajże swoje, 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 swoje godło do takiego tego, he, he, od heraldycznego tak, pana, i on powiedział, że mowy nie ma. No i tam się awantura zrobiła na cały ten, ten, przez dwa lata było to, że, ma, że mają zniknąć, że ma, albo będą brytyjskie, albo wcale nie będą, tam książę Karol Radziwiłł interweniował w tej, w tej kwestii i cała sprawa wyszła bardzo śmiesznie i zabawnie w momencie, kiedy budowano pomnik, w. nie pamiętam jak się nazywa, na Cyplu, tym, taki pomnik, gdzie siedzi lotnik brytyjski i dookoła są, nie proszę? Tak i tam i dookoła są yy, yy, godła dywizjonów, które brały udział w Bitwie w Anglii. i pięknie to yy, przedstawiono, wystawiono ciach, no i okazało się, że skandal. Nie ma dyw dywizjonów 302 i 303. No i awantura na całego. No i co się okazało? No okazało się, że ten yy, zagonej do dokumentów tego oficera z her heraldyki, nie ma takich dywizjonów w Heraldyce. Nie ma, po prostu nie ma w dokumentach oficjalnych godeł dywizjonów polskich. Dopiero tak? właśnie wyjaśnienie przez to, że my tak naprawdę nie jesteśmy częścią RAF-u, służymy pod nią, ale jesteśmy niezależnymi siłami powietrznymi, możemy sobie na to pozwolić. Zakończenie wojny to też czas trudnych decyzji, które stały przed polskimi lotnikami do wyboru mieli wrócić do kraju albo pozostać na obcej ziemi. Jak realnie wyglądały możliwości pozostania lotników w Anglii? Znaczy, no możliwości były, tylko że nie tylko w Anglii, ale także poza granicami kontynentalnymi, poza granicami wyspy, były propozycje, że, 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 że można było wyjechać do Kanady, do Brazylii, do Nowej Zelandii. Tylko, że tak naprawdę to trzeba było się nauczyć z zawodu, bo tych lotników, którzy zostali przyjęci do RAF-u, to no, no, było naprawdę niewielu. I, i, I to jest tak, że Polacy, jak gdyby polscy lotnicy stanęli przed dylematem. Z jednej strony, wracać do kraju, bo, bo tam jest rodzina, chociażby, ale z drugiej strony, no jest też system, który totalitarny, który niektórzy już zdążyli poznać, bo, bo, bo polskie lotnictwo zostało w cudzysłowie uratowane przez rozformowanie przynajmniej niektórych jednostek, dlatego że w momencie, kiedy powstała Armia Andersa ściągnięto stamtąd lotników, bo już były straty na tyle duże, że część dywizjonów po prostu miała być rozwiązanych. I ci ludzie, krótko mówiąc, na własnej skórze się przekonali, jak, jak ten system totalitarny wygląda i po prostu nie chcieli wyhaczać. a z drugiej strony mieli do wyboru, no do raf to, to też tam Wielu Anglików chciało dalej służyć. W związku z tym tych miejsc nie było, wiadomo, że preferowano swoich. Natomiast z drugiej strony trzeba było nauczyć się nowego zawodu. Nastroje brytyjskie w tym czasie już nie były takie, że Polacy są naszymi sojusznikami, tylko wracajcie do domu. To trzeba wziąć pod uwagę to. Znaczy, wziąć pod uwagę, trzeba sobie uświadomić to, że ta 200 tysięczna armia nie mówimy tylko o lotnikach. To była armia, której nikt nie chciał. Bo tak naprawdę nie chciano ich w kraju ze, ze względów ideologicznych tak? i nie chciano ich też w Wielkiej Brytanii. Taka jest. Taka jest I oni mieli, mieli tego świadomość. Jest taka kwestia, że jeśli chodzi o, o rodzaje sił zbrojnych, które się pojawiły, które przybyły do kraju, to lotnictwo jest tym, tym rodzajem sił zbrojnych, których który najmniej się pojawiło. Bo tak naprawdę to. Tam ze statystyk no nie wiem, żeby się nie czepiać, że było 2999 lotników i 260, 246 oficerów. Tylko 246 oficerów wróciło, wróciło do kraju. Oczywiście nie wracali od razu, bo w 40 zaczęło się tak naprawdę od 46 roku. te. te te przewozy do, 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 do kraju. W międzyczasie wiadomo, była walka o to o rozbicie polskich sił zbrojnych na zachodzie, bo tutaj rząd warszawski chciał przejąć niby dowództwo, potem się z tego nikt nie chciał te, te, te oddać tego dowództwa, dlatego że miał się pojawić generał Karol Sierczewski jako główny no i w efekcie tego szarpania, takiego tak naprawdę Brytyjczycy zdecydowali, że to oni dokonają demobilizacji polskich sił zbrojnych. Na zachodzie powstał, przez to powstał polski, polski korpus przesiedlenia i rozmieszczenia. Nie wiem, dlaczego takie to wymyślono, bo po angielsku jest to krócej. I, a jeśli chodzi o lotników, to powstał jakby osobny, czyli lotniczy taki kor korpus, który miał na, za na za zadanie właśnie przygotowanie do demo demobilizacji i tak I Część ludzi się zapisywało do, do, do tego, ale część nie, bo tam jeszcze była kwestia szantażu rządu warszawskiego, że ci to się zapiszą do tego PKPRP, to oni zostaną pozbawieni Obywatelstwa. Ale jakoś to się tam skończyło, i jak to wyglądało w, 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 w rzeczywistości? No taki, każdy lotnik musiał pójść z podaniem, do, udać się do Londynu, żeby, żeby przedstawić ten, wypełnić kwestionariusz repatriacyjny, i musiała przyjść zgoda na jego repatriację. Czekano miesiącami w obozach. Na to, żeby na, na transporty i te, te transporty odchodziły do kraju. W międzyczasie jedni rezygnowali jeszcze przed wypłynięciem. Były przypadki, że ci, co dopłynęli nawet już do, 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 do Gdańska, nie, nie, na w ogóle nie, na Ląd nie wychodzili. Część z lądu uciekała, także już były te mniej więcej wiedziano, co się w kraju dzieje, tak? Jedni nie chcieli dowierzać, inni znowu tęsknili, no, ale też byli ludzie, którzy się dogadywali. Już w, w ambasadzie, że jeśli wrócą, a mieli tam takie znane nazwisko, no to mieli obiecane, a to mieli obiecane prace, na przykład w locie, a to w wojsku. Także już były jakieś tam ustawianie sobie tej przyszłości, o których niewiele jeszcze wiemy, ale na pewno były, bo część jakichś raportów się zachowało odnośnie tego, że tam już wiadomo było, że. Część ludzi chce skorzystać z tego, żeby tam się dobrze ustawić na samym początku. No a już w samym kraju, no to tam cała historia taka, że do no, dużej części przyjechali też specjaliści. Trzeba wziąć pod uwagę, że to techniczni specjaliści przyjechali no, i oni łatwo, mimo to, że, że tak naprawdę do wojska prawie. Niewielu zostało do wojska przyjętych, do lotnictwa. Większość została zdemobilizowana tam w kraju. No to spora część dostała się do, w takie miejsca, które zaszokowały Urząd Bezpieczeństwa, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w 1949, jak zaczęli sprawdzać, co się dzieje. I okazało się, że tam są w Warszawie, w po różnych instytucjach było prawie 800 ludzi. I to począwszy od ministerstw. A kończywszy na różnych fabrykach, do takiej trochę, właśnie histerii związanej z, z tym inwigilacją lotników doszło po takiej sprawie porucznika Śliwińskiego, który został aresztowany przez przez, przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, w, 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 przez to, że organizował tutaj siatkę informacyjno-wywiadowczą dla, to się, dla w, takiego jakby szczątków drugiego oddziału Sztabu Generalnego, Sztabu Głównego w Londynie. I Został aresztowany. Zresztą został aresztowany przez przypadek. Tak, To nie miał nic wspólnego z fantastycznym działaniem, inwigilacją, i tak dalej. Został przez przypadek aresztowany. No i się okazało, że miał grono, duże grono znajomych lotników w Warszawie, w Poznaniu. No i jeśli w momencie przesłuchiwań zaczęły te nazwiska wychodzić. Między innymi oczywiście jak mówimy o Stanisławie Skalskim. I w momencie, kiedy ta sprawa bardzo szybko została przez UB wyjaśniona, tam w ciągu chyba trzech tygodni po, po, po bardzo ostrym śledztwie i zresztą to z dokumentami tam to, ta siatka wpadła. To miano świadomość tego, że tam już nic się z tej siatki nie da wyciągnąć, ale się okazało, że jeśli trzeba sprawdzić, czy w tym środowisku lotniczym nie ma więcej takich organizacji. To jeszcze jest kwestia tam inna, że, że też yy, yy, ta, yy, Wileński AK wpadło też przez, przez to, że został aresztowany śliwiński. Także tam też była wielka akcja w ogóle, była związana też tutaj i ze środowiskiem wileńskim i, i z tymi lotnikami. W 1949 roku tak naprawdę zaczęło się sprawdzanie. Yy, yy, takie była pierwsza taka. Preludium, czyli takie do Mewy, czyli lotnik, sprawdzanie najpierw tych ludzi, a potem zaczęła się ta Mewa, gdzie rozpracowali operacyjne Mewa, która miała po prostu za zadanie prześwietlenie tego środowiska. Ale prześwietlenie czasami wyglądało niewinnie. Czyli jeśli tam coś miano, jakieś haki na jakiegoś tam lotnika, to go wzywano nawet nie po to, żeby go zaraz ukarać, ale przepytywano o RAF, czyli o jego strukturę, o strukturę polskiego lotnictwa, o to jacy lotnicy są w kraju, kto był w wywiadzie. Takie pytania, żeby zbudować sobie całą wiedzę o tych ludziach i o lotnictwie. Żeby było ciekawie. To mnie tam zawsze zastanawia, że tak naprawdę i Wywiad Wojskowy, i Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego tak naprawdę wiedziało wszystko o każdym z lotników. Dlatego, że razem, razem z, z lotnikiem pojawiły się jego wszystkie dokumenty, nawet z całej służby, książeczki wojskowe z całego przebiegu służby. Więcej. Zaraz pojawieniem pojawieni się w Polsce. Tak, zaraz pojawienie się w Polsce. Więcej. Pojawiły się skrócone przebiegi służby brytyjskiej. To, to całe, po prostu takie, te gotowe już arkusze. Więcej, jeśli chcieli uzyskać jakieś tam rzeczy związane z, z, z służbą, tak, z wysługą. To książeczki zdrowia i takie rzeczy. Wszystko to jakby było, mieli to w ręce, ale z tego jakby nie korzystali. Tworzyli jakby na nowo te wszystkie elementy, budując sieci, powiązań i tak dalej. No tak naprawdę się okazało, że tak że nie ma, że to środowisko nie jest nastawione na walkę o cokolwiek. Najczęstszymi rzeczami, jakie były, to te przestępstwa kardoskarbowe, no, czyli tak naprawdę handel walutą. Wiadomo jest, że wymiana pieniądza, które stamtąd przywozili, było 1 do 1, a przecież funt czy dolar stał tu tak wysoko, że no, byłoby głupotą, żeby oddawać to państwu. Natomiast propaganda Szebrana, czyli tam, gdzie szeptane, tak naprawdę, nie szeptana, i to było głównym tym. Zdarzały się oczywiście wyjątki i tacy ludzie, którzy tam mało głowy nie położyli, ale tych ci są w mniejszości, jeśli chodzi o, o samą mebę. Oczywiście z czasem też dochodziło do tego, że. Można pewne korzyści z tego uzyskiwać, tak? z tego, że się na przykład pójdzie na współpracę. Tak? Motywacja do tego, do zaangażowania się w pracę, czyli pozyskanie przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego do współpracy lotnika była różna. No jedni to robili ze względu na, na, na karierę, inni ze względu na, na pracę. No, jeszcze inni z powodów ideowych, ale to naj, 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 najrzadszy z przypadków. I działo się to w, w, w każdym z miejsc, gdzie pojawili się lotnicy. I niestety taki niechlubny przykład mamy w Szczecinie. Tak, tylko na początku zastrzeżenie co do tego, że ilość na taką skalę inwigilacji lotników, ilość pozyskanych, tajnych współpracowników czy informatorów. Nie przekracza statystycznie tego, co było w społeczeństwie. Czyli daje to niezłe świadectwo, natomiast lotnikom, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że naj, naj, pod największą presją byli jednak oficerowie. I taki przypadek mamy tutaj właśnie z, ze Szczecina, w którym to, to oczywiście to jest taka, jakby zamknięta trochę historia związana z trzema oficerami, którzy tu się pojawili. Pojawili się po wojnie w Szczecinie. Wszyscy trzej to wychowankowie szkoły podchorążych lotnicy w Dęblinie, wszyscy piloci myśliwcy koledzy, przyjaciele. I tutaj jest sytuacja tego, że jeden z nich przyjechał z żoną Angielką, mówimy o Zbigniewie Nosowiczu i bardzo mu się nie spodobało. I Szybko chciał z tego kraju, że tak powiem, wrócić tam, skąd przyjechał. Drugi znowu e, 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 przyjechał, miał żonę e, Belgijkę, Belgijkę, i tu, no, generalnie rzecz biorąc, nie podobało mu się, nie, 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 nie specjalnie narzekał. No i trzeci z, ty, z, ty, z, ty, z, ty, z tych ludzi to był, mówimy o Stanisławie Buchniaku który no, też chciał zostać w kraju, tu miał rodzinę, tu jednak chciałby zostać, no i dwóch z nich, czyli mówimy o, o, o panu Bochniaku i o panu o pseudonimie Karpacz, o, o informatorze o pseudonimie Karpacz, Obaj pojawili się w sprawie Śliwińskiego, wobec czego byli inwigilowani przez UB i zapraszali na rozmowy. Rozmowy z początku były bardzo takie przyjacielskie, dlatego że pytano ich o RAF, o strukturę. Przeglądając dokumenty z tych przesłuchań, to można się nauczyć trochę o historii polskiego lotnictwa w Wielkiej Brytanii bo tam, są, i tam jest bardzo wiele ciekawych rzeczy opisanych, wiadomo, że to są subiektywne kwestie. No ale potem ten moment takiego przyjacielskiej rozmowy o tych kwestiach no, przeszedł na to, żeby opowiadać o swoich, o ludziach, którzy się pojawili tutaj, o przyjaciołach, o ich przyzwyczajeniach, o ich słabościach. No i pan, pan Stanisław Bokniak doszedł do wniosku, że no, tak nie wygra z tą ubecją. Wobec czego poprosił wszystkich swoich znajomych, żeby ograniczali z nim kontakt. No i, i właśnie ten jego przyjaciel, którego będziemy nazwali Karbacz, po prostu w swoim, jednym z swoich meldunków napisał, że. Bochniak chodzi i rozpowiada. To kosztowało, Bochniaka miało kosztować 3 lata więzienia, kosztowało go półtora roku, ale jednak w tym więzieniu był. Nigdy się nie dowiedział, że jeden z jego przyjaciół na niego donosił. Zresztą tamten też nie wiedział, że on był, że on był też zarejestrowany jako TW jako Solecki, ale on nie chciał przyjąć żadnego. Natomiast jeśli ta kwestia jest z Zosowiczem, który chciał uciec i znowu. TW o pseudonimie Karpacz doniósł na niego, że planuje ucieczkę, no i zostali, rodzina została złapana. Także Takie historie się zdarzały, i zdarzały się, to jest coś takiego diabelskiego, w tym, że namawiano przyjaciół do tego, żeby na siebie donosili. Z jednej strony no, to, było, to było bardzo praktyczne, ponieważ oni kontrolowali się wzajemnie. Żeby nie było jak jakichś tam. Jeśli któryś kłamał, no to zaraz wychodziło od, od drugiego. I tak, takich przykładów jest całe mnóstwo naprawdę. Natomiast tak tam ta rozpracowanie operacyjne BWA, ono tak jakby wygasało ze względu na to, że nie było jakichś efektów te, te, tego działania, aczkolwiek próbowano gdzieś tam różne rzeczy tworzyć. i tak naprawdę to, to, co zostało, to zostało jakby to w postaci tego, tej części zwerbowanych ludzi, którzy, którzy jakby zostali na dłuższe lata, byli tacy, którzy urwali się dosyć szybko, czyli po 1956 roku odmówili współpracy, a byli tacy, którzy pracowali do lat 70. jako tajni współpracownicy. I ten właśnie wątek przyświecał mi przy wyborze tytułu spotkania złamane skrzydła. Z jednej strony bohaterscy piloci walczący o niepodległość o obronę swojego kraju, z drugiej strony oddający za to życie, a po wojnie często zapominanie, odsuwani w cień albo łamani w inny sposób. Bardzo serdecznie dziękuję Panom za udział w dyskusji. Państwu dziękuję za obecność podczas naszego spotkania. Zachęcam do śledzenia kolejnych. Innych spotkań z cyklu przystanek, historia online w Szczecinie, i do subskrybowania naszego kanału na IPN TV. Do widzenia. Do widzenia, widzenia Państwo.